Każdy remont przynosi drogowe utrudnienia, przepadają jednak one w momencie, gdy nowa jezdnia czy połączenie komunikacyjne jest otwierane. W roku 2012 mieszkańcy Szczecina powodów do radości mieli niewątpliwie wiele. W mijającym roku zakończono kilka kluczowych inwestycji drogowych, inne zakończyły swoje ważne etapy. Na przykład jeden z etapów budowy trasy północnej. Jest to fragment pomiędzy obwodnicą Śródmiejską a ulicą Roztocką oraz fragment ulicy Wkrzańskiej. Od ulicy Roztockiej do ulicy Bocianiej. Jest to inwestycja, trasa północna, a właściwie jej pierwszy etap, który docelowo będzie kończył się w rejonie Szosy Polskiej, czyli drogi prowadzącej w kierunku Polic. Jest to liczący około 1,5 km odcinek dwupasmowej drogi, dwa pasy w każdym ruchu. Na środku pozostawiona została rezerwa pod trasę tramwajową, która będzie budowana w przyszłości. Są drogi rowerowe, chodniki, a ruchem na wszystkich skrzyżowaniach steruje sygnalizacja świetlna. Wiele miesięcy czekania, ale jak widać było warto. Zmodernizowana ulica Arkońska i Niemierzyńska jest teraz nie do poznania. Zakres prac obejmował gruntowną przebudowę całej ulicy Niemierzyńskiej i ulicy Arkońskiej. Nowa, oddana do użytku inwestycja niesie ze sobą szereg udogodnień dla wszystkich użytkowników ruchu. Nowatorskim rozwiązaniem w tej inwestycji są przystanki wiedeńskie, których przeznaczeniem jest zapewnienie bezpieczeństwa wysiadającym i wsiadającym do tramwaju. Inwestycja dofinansowana została ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Koszt wyniósł blisko 54 miliony złotych. Przebudowana została zarówno infrastruktura podziemna, jak i ta część drogowo-torowa, czyli mamy nowe torowisko, nowe jezdnie, nowe chodniki, nową infrastrukturę podziemną, a także mamy do czynienia z kilkoma rzeczami, których do tej pory w Szczecinie nie spotykaliśmy. Mam tutaj na myśli przystanki zlokalizowane w ciągu ulicy Niemierzyńskiej i Arkońskiej. Brama portowa to dziś niewątpliwie wizytówka Szczecina, jednak jeszcze rok temu to miejsce nie zachwycało. W roku 2012 powstały tam dwa nowoczesne biurowce, a na początku kwietnia rozpoczęła się kompleksowa, podzielona na 6 etapów modernizacja, która objęła m.in. wymianę nawierzchni, wymianę krawężników, kompleksowy remont torowiska czy instalację nowoczesnych wiat tramwajowych. Prace trwały przez kilka miesięcy. Przebudowa centralnego punktu miasta wiązała się z reorganizacją ruchu w prawie całym mieście. Cierpliwość jednak opłacała się. Dziś brama portowa to nowoczesne miejsce nadające ścisłemu centrum Szczecina prawdziwie wielkomiejski charakter. Prawdziwy prezent dla mieszkańców Szczecina został jednak zaplanowany na sam koniec roku. Do użytku oddana została część ulicy Struga. W sumie zmodernizowany został odcinek o długości ponad 2 km. Na wysokości ulicy Pomorskiej wybudowane zostały dwie estakady o długości ponad 200 metrów każda. Bezkolizyjny wyjazd z ulicy Jasnej i Łubinowej zapewniają wybudowane wiadukty. Udostępnienie do ruchu wiaduktów nie oznacza końca remontu ulicy Struga. Kolejne elementy ulicy mają być sukcesywnie oddawane do użytku. Należy pamiętać o tym, że w dalszym ciągu jest to plac budowy z ograniczoną prędkością do 40 km na godzinę i kierowcy muszą zwracać szczególną uwagę na znaki drogowe z tego względu, że w niektórych miejscach, mam tutaj na myśli m.in. skrzyżowanie ulicy wspomagającej ulicę Struga z ulicą Łubinową, została zmieniona organizacja ruchu. W roku 2012 wyremontowana została także ulica Chopina. Rozpoczęto także remont ulicy Sowińskiego. To za nami, jednak w 2013 roku nasze miasto kontynuować będzie inwestycje. Praca pełną parą trwa na ulicy Struga, a już wkrótce rozpocznie się budowa szczecińskiego szybkiego tramwaju. W planach jest także remont ulicy Potulickiej.